Witam was, moi drodzy, serdecznie z tej strony Juken, a przed wami ósmy odcinek z Farming Simulatora 22, w którym zaczynamy od zera do milionera na mapie No Man's Land. I nie bez powodu biegnę tutaj koło owieczek, bo moi drodzy, chcę ten odcinek zacząć z dedykacją dla widza, który napisał komentarz, a ja zawsze, drogi widzu, doceniam, jeżeli macie fajne, kreatywne propozycje. Widz napisał, ażeby wybudować jakiś dom, żeby warto było się przespać. No, drogi widzu, mam kompromis na razie taki. No niestety, nie mamy dużego wyboru. Mamy namiot, żeby się przespać, bo tobie, rozumiem, w komentarzu chodziło tylko o to, żebym mógł się przespać. Ale spokojnie, widzowie. Zobaczcie, ile ja tutaj w ogóle tej trawy wykosiłem. I tutaj chciałem też powiedzieć, że spokojnie, będziemy gospodarstwo ładnie projektowali. Zobaczycie na pewno, jeżeli dotrwacie do następnych odcinków tej serii. No to się nie zawiedziecie. W ogóle mamy tutaj, moi drodzy, przepiękne te tereny. Fakt, że koszenie trawy na tych wszystkich górkach, no nie należało do łatwych. Nie należało, moi drodzy, do łatwych, ale no jeździłem, kosiłem trawę. Mamy już, widać, coś tam się wcieśli, zaczęły meble produkować, ale wodę trzeba sprawdzić w szklarniach. Widzicie, takie proste rzeczy, podstawowe, powtarzalne, ale trzeba niestety je zrobić. Tylko no niestety znalazłem niefart. No ja jestem bardzo wrażliwy, można powiedzieć, na takie jakieś niedoskonałości, czy to w terenie, które sam zresztą spowodowałem, przede wszystkim w budynkach, więc no niestety troszkę tej kasy nam zeszło, no ale życie, no widzicie, mamy sporo pieczarek, także zaraz to się zwróci, a będzie komfort jazdy, myślę, że zupełnie inny. Także pozdrawiam cię, drogi widzu, mrugając do ciebie światełkami. Jeszcze nie jest idealny ten teren, ale jak widzicie, kasy nie mamy zbyt wiele. Natomiast, moi drodzy, mamy bardzo, bardzo dużo trawy. Zobaczcie, ponad milion litrów trawy, którą skosiłem. Także będzie czym karmić owieczki. A jak widzicie, owieczki już nam ładnie jakąś tam wełnę zaczęły produkować. Także jest, drogi widzu, namiot z dedykacją dla ciebie. Ja właśnie w nim się prześpię. No chyba tak do ósmej, myślę, że powinno być ok. Prześpimy się, żeby zobaczyć, co tu następnego dnia się stało. No a stało się to, że niestety mamy minus na koncie, moi drodzy, bo koszty są całkiem już spore, a tej kasy też nie mieliśmy, zaczynając odcinek, zbyt wiele. No ale mamy jakieś tam mebelki. Myślę, że już nam się pieczarki, tak, dokładnie tak, pieczarki nam się już wyprodukowały, urosły, także no moi drodzy, no żeby nie być na minusie, to sami rozumiecie, no że te pieczarki będzie trzeba sprzedać. No myślę, że teraz przetestujemy, jak ostatnio pod koniec odcinka równałem ten teren i zobaczymy, na ile będzie mi się tu teraz wjeżdżało, bo tak jak wam mówiłem, tą przyczepą strasznie źle mi się jeździ. Jakoś tak byłem nauczony, żeby zbierać palety, powiedzmy, takim manem czy tą Tatrą. One są takie zwinne, zgrabne. Tą przyczepą, szczególnie tutaj między tymi szklarniami, mi się bardzo źle jeździ. No ale wyrównanie terenu na pewno nam tutaj w dużym stopniu pomogło, no bo już nie musimy jeździć po górkach. Szczególnie, no jak widzicie, równałem ten teren, bo jednak nie chcę rezygnować z Ursuska. Ja wam to mówiłem, że Ursusek to będzie taką moją legendą. No i tym Ursuskiem chciałbym mimo wszystko tą wodę w tych szklarniach uzupełniać. I też tutaj wam przypominam, że tylko dwie nowe szklarnie, które parę odcinków temu dobudowałem, czyli powiedzmy 8 i 9, nie, przepraszam, mamy 8 szklarni, tak? Bo nie, jest 10, widzowie, 10 szklarni mamy, no czyli 9 i 10, tylko dwie szklarnie mają automatyczne nawadnianie, co oczywiście niestety generuje koszty, więc nie chciałem w te koszty też iść, a wreszcie reszta szklarni, czyli do 8 szklarni, sam muszę dostarczać tą wodę. I tutaj też bym wam polecał, żeby na początku nie robić takiego zbyt dużego wygodnictwa. Widzicie to mniej więcej, jak to u mnie wygląda, że staram się jednak tam w dużym stopniu gdzieś te obowiązki wykonywać, żeby po prostu czuć frajdę. No i tak teraz, dostarczając te pieczarki, mając już no, w drugim kursie, wyszliśmy na spory plus. No to, moi drodzy, daje to frajdę, taką satysfakcję, że coś się fajnie zrobiło, że coś się dobrze zrobiło, a nie idziemy na jakąś tam łatwiznę, że wiecie, same by się te pieczarki produkowały i nie wiem, samo by się nawadniało. Także myślę, że taka wersja jest fajna. No, podoba mi się tu teraz jeździć, nawet tą przyczepą, powiem wam szczerze, więc Ursuskiem też się będzie fajnie jeździło. Jednak te wyrównanie terenu, mimo że no troszkę nas tam kosztowało, niestety tych pieniędzy, no dla samej wygody
było ważne. Też jak widzicie, tereny tu mamy przepiękne i tak naprawdę, no mówię oczywiście o tych pagórkach, ja nie jestem tego aż tak nauczony, bo nagrałem na mapie Elmkrek, no to tam nie było jakichś takich fajnych, różnych do dyspozycji rzeczy. Zresztą ja na mapie Elmkrek, to tak mam być szczery, to wszystko chyba zrównałem do równego poziomu. Wszystkie tam były rzeczki, to pozasypywałem. Czy to było dobre? Ała! No właśnie, czy to było dobre? No i co ja tutaj zrobił? Chłopie, coś ty zrobił, tak się nie robi. No nic, no niestety, trzeba użyć super siły, no bo tutaj inaczej sobie nie poradzimy. No ale tak się nie robi. Bardzo źle, widzowie, bardzo źle. No co ten Juken szkodnik robi? No ale to, że jestem szkodnikiem czasami, no to wy już wiecie. Ach, czasami mi ta super siła też niestety no problemy sprawia. No nie powiem, że nie. O, widzę, że teren jednak nie dorównałem idealnie, ale już nie będę tego teraz robił, bo zobaczymy to później, bo to tak ze mną to jest, że wiele rzeczy, pamiętajcie, że robię na spontanie. U mnie wiele rzeczy jest na spontanie, nie zawsze staram się mieć jakiś super plan, ale jednak mnie wkurza to, skurczę, jak to przyczepa mi tu skacze. No, tak ładnie było, to nagrzebałem, słuchajcie, musiałem popsuć oryginalnie zrobione w mapie. Widzicie, no tych pieczarek naprawdę się fajnie produkuje, przespaliśmy się, jeszcze tam gdzieś jakiś zapas chyba był w szklarniach i nam wypluło. No także troszeczkę tych przyczep mamy do zawiezienia. No jest to rzecz oczywiście monotonna i praktycznie w każdym odcinku, moi drodzy, to robię, no ale wszystko co związane ze sprzedażą, pamiętajcie, drodzy widzowie, że chcę robić na odcinku, no bo na tym ta seria polega. Nie chcę zaczynać odcinka, mieć więcej kasy i żebyście nie wiedzieli skąd ta kasa. Ja często wolę, aby te odcinki były dłuższe, zresztą wy też wolicie, bo możecie sobie zawsze przesunąć, ale żeby to wszystko, co robię, było pokazane. Jedynym wyjątkiem było parę odcinków temu, jak bodajże jakąś maszynę wypożyczyłem i tam było 10 tysięcy chyba mniej na koncie, bo coś wypożyczyłem, chyba to była ta owijarka do Beli, jeśli dobrze pamiętam. No wybaczcie mi, drodzy widzowie, dość dużo nagrywam i ciężko mi jest tak wszystko spamiętać. Natomiast możecie śmiało napisać w komentarzach, czy wolicie dłuższe odcinki i konkretnie pokazane, czy takie krótsze, a jest dużo powycinanych rzeczy. No dobrze, moi drodzy, ja tak sobie myślę, to jest taka moja troszkę spontaniczna dzisiaj decyzja, nie planowałem, ale tak wpadłem na taki pomysł, że może warto za to pole się wziąć, więc jakiś pług by wypadało chyba kupić. Myślę, że nas stać, ale to taki, który już by miał konkretną, że tak powiem, rozpiętość, więc nie będziemy, moi drodzy, tego pługa wypożyczali, po prostu go kupimy. I czas zabrać się za przygotowanie pewnego pola. Ja tutaj mam taki pomysł, bo chcę sobie to życie troszeczkę też ułatwić, moi drodzy. I mam taki pomysł, ażeby no, mógł pracownik już kosić nam tą trawę, bo powiem wam szczerze, że tyle tej trawy, co ja nakosiłem dla naszych owieczek, a siłą rzeczy, no, żeby one produkowały wełnę, to trzeba je karmić. Pamiętajcie, że mamy 8 zagród dla owiec, więc trawa musi być, trawa musi być. Myślę, że im bliżej tych owieczek, tym lepiej, nie ma co tu wymyślać. Ten teren tutaj naprzeciwko owieczek do stworzenia pola, które zasiejemy trawą, po prostu trawą, myślę, że będzie ok. Tu mam taki pług, który oczywiście pomaga nam w tworzeniu pól, więc, no bo przypominam, jakby ktoś nie wiedział, na mapie No Man's Land, moi drodzy, nie mamy ani jednego pola. O, zatrudniłem pierwszego pracownika, chyba się udało. Nie udało? Chyba coś tutaj nie grało. Nie, dobra, wiecie co, nie będę zatrudniał pracownika. Będę to robił sam. Ja jestem troszeczkę taka Zosia, Samosia. No jeśli chodzi o tworzenie pola, no to pracownik mi tego niestety nie zrobi. Jestem troszkę taka Zosia, Samosia. Tutaj zobaczycie, że już ten mój perfekcjonizm nie będzie taki idealny, no bo jeżeli chodzi o, żebyśmy mieli tak co do linii zrobić równo to pole, to powiem wam szczerze, nie umiem nigdy zrobić tego w jakiś sposób idealnie równo. Zresztą, czy pola są równe, moi drodzy? Wydaje mi się, że w świecie realnym pola też nie są w 100% równe. No i teraz wychodzą jakieś nieścisłości, bo widać, że gdzieś tam jakiś pieniek mi się niestety zostawił. No staram się, moi drodzy, jak najlepiej potrafię, żeby w miarę równo to było, ale tak sobie myślę, że skoro tu jest trawa, no to przecież ta trawa może prawie do samej drogi dochodzić. To pole nie musi się zaczynać nie wiadomo jak daleko. Zostawmy może jakiś tam drobny paseczek, ale niech ta trawa po prostu dochodzi do samej drogi i wtedy tutaj puścimy pracownika, jak ona nam urośnie i niech ten pracownik, tu widzowie, kosi tą trawkę
Oczywiście ją nawieziemy. Plan jest konkretny. Czy zdążymy wszystko w tym odcinku, to zobaczymy, moi drodzy, bo tej pracy tutaj no troszkę jest. O, i chyba się powieszę na pieńkach. No niestety, tu będzie trzeba chyba, mi się wydaje, mulcherem wjechać, bo no nie ta górka. W sumie można by ją też obsadzić trawą, no bo na górce trawa może sobie rosnąć. Myślę, że to nie byłby zły pomysł. No zaraz pomyślimy, jak to, moi drodzy, ogarnąć, jak to sobie poradzić z tym wszystkim. No ale zobaczmy, dokąd my tu możemy dojechać. Ja staram się właśnie, żeby to był jakiś tam wyznacznik tego pola, dokąd my tam gdzieś mniej więcej możemy dojechać. Bardzo fajny jest ten pułk, mimo że jest naprawdę ogromny. Czasem cię ciężko nim manewruje, to jest bardzo fajny. To jest jedyny pułk, który mi się naprawdę tak dosyć wygodnie jeździ. Jak widzimy, ten traktorek no nie jest zbyt mocny, ale jakoś tam z tym pługiem daje radę. Także sobie tutaj jakoś, moi drodzy, poradzimy. No musimy sobie poradzić, no bo jak nie my, to kto? No jak nie my, to nikt. Nikt tego za nas nie zrobi. Jak widzicie, to pole w miarę szybko się tworzy, no bo przy takim pługu to można robić. Gdybym, moi drodzy, miał tutaj jeździć pługiem, który, nie wiem, ma, załóżmy tam 4 metry tej szerokości, no to ja dziękuję bardzo, chyba bym usnął. Zresztą, no wiem, jak to było w przypadku koszenia trawy. Pamiętacie pewnie, jak się cofniecie parę odcinków wstecz. I nie mówię, moi drodzy, wcale o koszeniu trawy tą kosą, bo to na samym początku było dosyć ekscytujące, bo tam faktycznie zaczynaliśmy od zera i jakby każda skoszona kępka trawy dawała nam naprawdę jakąś kasę, żeby kupić tą kosiarkę, ale jednak no, było to monotonne. I chyba najbardziej monotonne koszenie trawy to nie właśnie ta kosa czy ta pierwsza kosiarka, tylko później jak traktorkiem kosiliśmy i podłączyłem bodajże, jak dobrze pamiętam, chyba tą pierwszą prasę. I no niestety szło to nam strasznie, strasznie wolno, bo ten traktor jechał taką prędkością, że to się po prostu dało usnąć. Ale tutaj też taki fajny patent sobie odkryłem, no że jeżeli jadę prosto, i to powiem wam szczerze, że teraz nawet przy koszeniu trawy go stosuję, że włączam sobie, moi drodzy, tempomat, tam nie trzeba sterować, ta kosiarka sobie jedzie, tylko jak już trzeba, to skręcam, a w międzyczasie sobie tam coś innego robię, co mam ważnego do zrobienia, no bo to też tą kosiarką było dość czasochłonne, szczególnie, że jeździliśmy pod górkę i uwierzcie mi, że ta prędkość tej kosiarki, no niestety, no to kurczę, zostawiłem tą prasę, niestety. No jeździłem coś tam, ale to już dawno ta prasa tu stoi, no bo ja bel przecież już teraz nie robiłem w ostatnim czasie, no i niestety nam pozostawało dużo pieńków. No nie no, z tymi pieńkami ewidentnie, widzowie, będzie trzeba coś zrobić, bo to jest masakra, no ale to już może przy okazji weźmy tą prasę, stąd wywieźmy, no bo że nie będziemy takiego ronda robić, że dookoła pole, a i znowu oczywiście na pieńku musiałem wyskoczyć. No widzicie, tu same pieńki, no ale jak drzewa wycinałem, no i to są, drodzy widzowie, pieńki, no. Skoro wycinkę drzew robiłem, to trudno, żeby pieńków nie było. Dziś sobie stwierdziłem, że podłączę ten mulcher z przodu, jak widać się da, i będzie mi tak chyba po prostu wygodniej. Ja zazwyczaj ten mulcher leśny z tyłu podłączałem, ale jak widzicie z przodu, jak mam wrażenie, że to wychodzi o wiele szybciej, o wiele sprawniej, szczególnie przy sterowaniu, także jak widzicie, nie mam go też opuszczonego i bardzo ładnie on mi tutaj goli te wszystkie wystające pieńki, chociaż znając życie, pewnie gdzieś parę mi się ukryło. No nie wiem, te pieńki się, słuchajcie, bawią ze mną w chowanego. No niektóre, które są właśnie przy górkach dość mocno ukryte, no to już tak mi nie chcą się wygalać, więc tutaj ten mulcher trzeba wtedy opuścić, jak jest teren nierówny. Na równym terenie nie ma to problemu. I myślę, że wygolę, słuchajcie, te wszystkie pieńki i na tym takim pagórku śmiesznym, myślę, że posiać trawę nie zaszkodzi. No myślę, że może tutaj sobie trawa rosnąć. Ja też na razie nie mam pomysłu, co innego by mogło tu być. Jak widzicie, jeszcze nie idę w temat budowania fabryki ubrań i myślę, że przez parę odcinków jeszcze tego nie zrobię. No chyba, że coś mi do głowy szalonego wpadnie, to będziecie widzieli. Natomiast na razie, tak jak mówiłem, chcę jakoś iść stopniowo. Argument na to, moi drodzy, jest bardzo prosty. I chyba już go znacie, ale powtórzę, no że, moi drodzy, w momencie, kiedy ja bym już wybudował tą fabrykę ubrań, dostarczył tą wełnę, to widzieliście, jakie tam są stawki za te ubrania. To jest 30 tysięcy dolarów czy tam euro za 1000 litrów, także jest to bez sensu, to już by był za łatwy pieniądz. Ja sobie chcę tutaj tą poprzeczkę troszkę bardziej hard
zrobić, więc przyjmijmy, że jak wełna nam się wyprodukuje, to najpierw ją po prostu sprzedamy jako wełnę, a później będziemy się zastanawiali. Zresztą w paru zagrodach chyba te owieczki jeszcze muszą nam trochę podrosnąć, żeby wełnę mogły nam produkować, bo wielu kupowałem, no niestety, te owieczki najmniejsze, świeżo, że tak powiem, urodzone, no bo to życie, no kasy nie starczyło. Staram się, jak widzicie, tą kasą w miarę sensownie tutaj zarządzać, staram się nie przeinwestować, też nie mieć za dużo maszyn wynajętych, więc myślę, czy ten traktor, którym jeździmy teraz, bo tak jakby do samego tego orania pola nie jest on najgorszy, to, o Jezu, jaki ja jestem szkodnik, no zawsze mi się, jak się spieszę, to potem zawsze źle coś zrobię. Więc do tego orania pola nie jest najgorszy, więc moi drodzy, myślę sobie, że śmiało bym mógł pomyśleć, myślę, że mógłbym pomyśleć, no niby myślę, myślę, więc jestem, no. Mógłbym pomyśleć jeszcze o jakiejś mocniejszej maszynie w razie czego, a ten traktor może bym po prostu już wykupił, bo on nie będzie drogi, ale to zobaczymy może w następnym odcinku, bo ja też, słuchajcie, kochani, nie chcę za dużo mieć maszyn wynajmowanych. No pług kupiłem, no bo wiadomo, że no pługa już w tej chwili no będziemy używali, no siłą rzeczy. No pług to jest narzędzie, które no w rolnictwie no jest no konieczne. A i znowu się, no widzicie, no i zostawił jakieś pieńki. Niby myślałem, że wygoliłem, a jednak nie powygalałem, no nic. Ta górka w ogóle jest jakaś taka dziwna, troszkę taka w sensie niesymetryczna. Nie wiem, czy tutaj się da na tym jakoś trawę, kurczę, posiać. Tak w sensie, że taka jest troszkę, nie żebym narzekał, ale taka jakaś trochę krzywawa, bym powiedział. No i niestety przez to pieńki mi pozostawały. No, życie. Życie. Cały juken, nie? Cały juken. Ale wiecie co, ładnie to wygląda, już takie poorane. Robi to jakieś tam wrażenie. No i zobaczcie, w przypadku trawy, bo ktoś zapyta, po co znowu trawa, to tak jak wam mówiłem, ja chcę, żeby trawę kosił mi tylko i wyłącznie pracownik. No nie wiem, czy będę wtedy zbierał tą trawę, wolałbym, żeby on od razu zbierał do przyczepy samozbierającej. No zobaczymy, jak to ogarniemy. Szkoda, że przyczepa samozbierająca nie ma większego jakiejś większej pojemności, no bo fajniej by mi było podjeżdżać, brać od niego, a tak będę musiał mu odłączać tą przyczepę, żeby zawieźć tę trawę do tego silosu naszego. Aczkolwiek wy też się nie sugerujcie, że w tym silosie jest milion, oczywiście wydaje się kosmiczną ilością, jeśli chodzi o tą, o milion litrów oczywiście, o tą trawę, natomiast mi się wydaje, że to wcale nie jest tak dużo, bo zobaczcie, mamy 8 zagród dla owiec i to szybko nam zniknie. No dobra, no wiecie co, no ja nie mogę patrzeć, powiem wam szczerze, na te pieńki, które mi gdzieś tam pozostawały, no bo to się nie da tego pola w ogóle tutaj zaorać, więc to już może mi się uda wszystkie po prostu do zera wygolić, oby. Ale chociaż wam powiem szczerze, że zawsze gdzieś tam się jakiś, no musiałbym chyba te drzewa, bo ja widzicie, mam taką metodę, że drzewa ścinam najniżej jak się da, prawda, widzu drogi, że ścinam tak te drzewa, żeby no jak najwięcej było drzewa, a jak najmniej pieńka. No i przez to te pieńki są czasami mało zauważalne. Natomiast no gdybym pewnie ścinał je wyżej, no to tego problemu byśmy nie mieli. No ale z drugiej strony no drzewa ścinamy po to, żeby je sprzedać, więc żeby było z tego jednak drzewo i żeby nie marnować swojego tutaj potencjału leśnego. A jak widzicie, mebli, coś tam już nam się jakaś chyba paleta czy dwie wyprodukowały, także no było, myślę, że warto tutaj przesiedzieć sporo czasu, pociąć te drzewa. Mogę powiedzieć, że na jakiś czas chyba mamy spokój i myślę, widzowie, że temat drzew, patrząc jaki mamy zapas na razie, zobaczymy jak to będzie, jak będą moce przerobowe. Natomiast myślę, moi drodzy, że temat drzew to my sobie jakby ogarniemy do momentu, kiedy nam urosną te drzewa. No jednak nie mogę patrzeć, słuchajcie, troszeczkę na te dziwne, to chociaż troszeczkę wygładźmy, tyci, o, minimalnie, moi drodzy. Jak widzicie, ja tutaj często też sobie staram się zapisywać, żeby mi gdzieś tam moja praca nie poszła, wiecie, w cztery tyłki, no bo tak by mogło się niestety stać. Ja wiem, że ktoś z was mógłby się przyczepić, że nie, nierówno to orze, w sensie, że nie ma tych równych, wiecie, odstępów, ale czy to ma znaczenie dla pola, na którym będziemy, moi drodzy, siali trawę? To ma być po prostu tylko przeorane, żeby było stworzone tutaj pole. No dobra, chyba tyle pola wystarczy, więcej myślę, że nie ma co robić. Tamtą drugą górkę koło szklarni myślę, że zostawimy sobie na razie
spokoju. No to przydałby mi się, moi drodzy, siewnik. Ja tutaj takiego siewnika używałem, tylko nie pamiętam, który to był. On był chyba dość spory. To był chyba ten. Bo ten ma dosyć małą rozpiętość, jeśli chodzi o szerokość. A ja bym chciał taki siewnik, który mi tutaj od razu da, też te siewniki, żeby nawóz brały. Ten był chyba, tak, jest, trawa można, a w razie czego, jeżeli będziemy chcieli jakąś pszenicę czy coś, to też będzie można. No nic, kupujemy, moi drodzy, bo też maszyny wynajmować, wiecie, siewnik. To jest, myślę, że drugie narzędzie, z którego będziemy korzystali. Ale tak się zastanawiam, wiecie co, tak się zastanawiam, bo ten siewnik miał tam moc podaną, a może wypożyczmy sobie, wypożyczmy, podkreślam. Bo jeżeli ten traktor, którego mamy teraz, to ten by miał więcej koni. Dobra, wypożyczamy, moi drodzy, a traktor, którego używamy, no to po prostu go wykupimy. No może dzisiaj nam kasy na to nie starczy, może w następnym odcinku. Też nie chcę dwóch maszyn wynajmować, to bym sobie wypożyczył. I teraz ziarna, moi drodzy, no bo żeby zasiać, to trzeba mieć ziarna. Muszę sobie przypomnieć, gdzie te palety były, one gdzieś były też większe takie. Ale dobra, może na razie kupmy te małe, może aż tak nie przepłacimy, bo nie chce mi się szukać, nie wiem ile tutaj tych litrów wchodzi w ten siewnik, wypadałoby go napełnić. To chyba za daleko troszeczkę stoi, a jest, dobra, działa, działa, a się szybko napełniło, to tutaj dużo wchodzi, widzowie, tutaj dużo, no to jeszcze trzeba dokupić. To nawóz też. No bo chciałbym oczywiście też już nawieść to i tą trawę będziemy w tym momencie, widzowie, tylko raz, że tak powiem, siali, ona już będzie na zawsze przecież, a potem jakby ktoś chciał pytać, jak nawieść, no to kupimy inny rozsiewacz, w sensie taki typowo do nawozu i wtedy tylko będziemy po tej trawie jeździli i rozsiewali tym nawozem. Także taki jest fajny rozsiewacz, mi się on bardzo podoba. Kurczę, czy tego nawozu mi starczy? Dobra, wybierzmy trawę, bo bym przez przypadek czegoś innego, widzowie, nie zasiał, bo byłaby niezła siara. Może jeszcze jeden nawóz sobie kupimy, bo no, może się przydać. Myślę, że może się przydać. Ja od przybytku głowa nie boli, pamiętajcie. I zobaczcie, jaki będzie fajny zaraz ten nasz tutaj siewnik. On ma naprawdę fajną rzecz, ale no jednak wiecie co? Jednak wygrało moje zdziepko, troszkę zdziepko kasy nie zaszkodzi, ale musi się chociaż tam podjeżdżać w miarę równo, no. Moje, słuchajcie, tutaj perfekcjonizmy wygrywają. Także siejemy trawkę, moi drodzy. Mam nadzieję, że nie pomyliłem. No chyba jest to trawka, a nie rzodkiew oleista. Mam nadzieję, to się okaże, jak urośnie, ale chyba jest to trawa, widzowie. Dobra, i co? Jedzie pracownik? Zobaczymy, czy pracownik... No bo stworzyliśmy pole, moi drodzy, więc przetestujmy. Stworzyliśmy pole, więc zobaczmy, czy pracownik będzie mi tutaj ładnie pracował. Ale ja się obawiam, widzowie, że chyba... Ja się coś obawiam, że chyba będę to sam chciał robić, wiecie, bo coś... Dobra, jedziemy. Coś mi się nie podoba, praca tego naszego gagatka. Jakiś taki powolny, ślamazarny, nie wiem, więcej się kręci. Wiecie co, przejadę raz. Niech on już później sobie tylko kosi. Myślę, że do koszenia trawy to jest taka czynność, której pracownik no nie spierdzieli, prawda, widzowie, nie spierdzieli, a ja chcę jednak tą trawę w miarę dokładnie posiać, no bo sieję ją tylko raz i więcej już nie mam zamiaru tutaj orać, no chyba, że wpadnę na pomysł, że no będzie rosło tu coś innego. Na razie myślę, że ta trawa, bo blisko owiec, to jest mój taki warunek z tą trawą, żeby była blisko owiec, żeby była blisko silosu i tyle. To jest cały tutaj, słuchajcie, wyznacznik, jeśli chodzi o tą trawę. Nie ma innego wyznacznika z tą naszą trawą. Także myślę, że dzisiaj tą trawę sobie posiejemy. No, już nawożona, aha, bo nawożona ona jest przy okazji, także nie musimy się o nawożenie martwić, bo przecież mamy nawóz. No trochę go tam schodzi, ale myślę, że to, co zapełniłem ten siewnik, to starczy do tego pola. Myślę, że takie pole w sam raz. Mógłbym większe zrobić, ale pytanie po co, nie? Pytanie po co, czy to jest sens, widzowie, jakby tam większe. No tyle, myślę, pola nam starczy na razie do trawy, a jak się okaże, że nie wiem, że owce tyle tej trawy jedzą, że po prostu nie jesteśmy w stanie im dostarczyć, to będziemy, myślę, się, moi drodzy, martwić. Zobaczcie, jak mi to sprawnie, szybko idzie, a pracownik gałgan tam się wlógł. No oczywiście będę musiał jeszcze jakieś tam dziurki pozalepiać, można powiedzieć. Spokojnie, drogi widzu, nie zostawię tego, nie bój się, nie pozostawiam. Wszystko będzie do perfekcji, słuchajcie, dopieszczone, żeby nigdzie tam nic nie zostało. O to się możecie
Nie musicie martwić, moi drodzy, zrobię to na pewno, jeżeli nie tutaj, no to poza odcinkiem, żeby już dopieścić, ale w następnym odcinku z pewnością będziecie widzieli ładnie zasianą trawę. No i pewnie zobaczycie, jak ona szybko rośnie, no bo trawa to jednak są 3 miesiące i już będzie gotowa. Także to mi się bardzo tutaj podoba. Oj, coś ta górka jednak, widzicie, kurczę, tak też myślałem, że na tej górce będzie ciężko zasiać tą trawę, ale zobaczymy, może od innej strony spróbujemy i będzie fajnie. No idzie to naprawdę, widzowie, bardzo szybko, sprawnie, nie ma co tam się za dużo, widzicie, szczypać z tym wszystkim. Elegancka praca, szybko, raz, raz, myk, myk, machnią i pozamiatane, a pracownik by mi się tutaj guzdrał, ojej, no jednak ta górka, no nie wiem, zaraz się wkurzę i znowu dorównam. No nie możemy, słuchajcie, no górka, założenie jest takie, że na górce ma też rosnąć trawa, chociaż nie wiem, czy tam ta górka aż tak mi jest potrzebna, czy może to w ogóle, słuchajcie, do zera wyrównał, no bo tak szczerze, tam jest fajna górka koło szklarni, tutaj tak średnio, myślę, czy mi jest ona potrzebna. Tyle tych górek jest na tej mapie, że o jedną górkę, moi drodzy, może nie chodzić. A tą koło szklarni ewidentnie chcę zostawić, bo po prostu mi się podoba. Tak jakoś te szklarnie sprawiają wrażenie takie, że są w takiej jakby dolinie. I to mi się podoba, dlatego ja nie chciałem tamtego wjazdu. O, udało mi się. Patrzcie, jak ładnie, no i spoko. Nie chciałem tego wjazdu, słuchajcie, do tej szklarni to całkowicie równać, że za dużo się rozpychać, bo właśnie ta górka mi się tu bardzo podoba przy tych szklarniach. One takie, taki klimat się zrobił, nie? No i widzicie, mówiłem, że wszystko ładnie porobię. Jeszcze, o, jeszcze tutaj. No i tu mi zostało i chyba będzie wszystko. No i zobaczcie, jak pięknie. No i rewelacja, widzowie, rewelacja. Będzie mi, drogi widzu, bardzo miło, jak zostawisz do mnie łapkę w górę i komentarz pod filmem dla lepszych zasięgów, bo tak jak widzicie, dlatego że fajnie komentujecie, jesteście fajną społecznością, to ja też reaguję, przypinam wam serduszka, czy też właśnie z dedykacją dla widza wybudowałem dzisiaj ten namiot, no bo na to nas stać, a spokojnie, jeśli chodzi o projektowanie gospodarstwa, to jeszcze przyjdzie na to czas i sami się przekonacie, co będę robił, także po prostu oglądajcie, śledźcie, a ja, no, moi drodzy, wracam do codziennych obowiązków, ale to już zrobię poza odcinkiem, czyli uzupełnię szklarnię wodę. Pozdrawiam cię, drogi widzu, światłami, trzymaj się, do następnego.